pod znakiem twórczości Witolda Lutosławskiego minie tegoroczna 14-letnia Filharmonia AUXO. Odbywający się co roku na Suwalszczyźnie festiwal jest unikalnym projektem artystycznym. Muzyka klasyczna rozbrzmiewa przez kilka dni w świątyniach i na regionalnych scenach. Dziś na specjalnie organizowanej konferencji prasowej organizatorzy przedstawili szczegółowy program koncertów. Zagramy m.in. w Suwałkach, Augustowie, Sejnach, Gawrych Rudzie i Maćkowej Rudzie, mówi Justyna Rek-Ścierałbo, dyrektor festiwalu. Całe wydarzenie, tak jak w zeszłym roku, Państwo zapewne przypominają sobie obecność pana maestro Krzysztofa Pendereckiego i programy, które zawierały jego muzykę. Tak w tym roku festiwal jest, można powiedzieć, edycją lutosławską festiwalu. To, że muzyka współczesna jest bliska orkiestrze, to myślę, że dla wszystkich Państwa jest jasne. W każdym razie cieszymy się, że nasz festiwal włącza się w obchody roku lutosławskiego. Jeśli chodzi o miejsca, to jeszcze raz tak z lotu ptaka: Sejny, Suwałki, Gawrych Ruda, Maćkowa Ruda, Mikołajewo, tam gdzie jesteśmy na co dzień, i wspomniany Augustów. Inauguracyjny koncert odbędzie się 3 sierpnia w Konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra w Suwałkach.